Kina patata, ja po galeria. Dzień trzeci. Hej, witajcie moi drodzy z tej strony. Kina, ze mną jest młoteczka, która będzie jeść to. Ale nie oba naraz, żeby nie było. Tak, pewnie to całkiem niezłe, ale... Na pewno nie chcesz? Uwa, cynamon, czekolada. To takie słodkie. Mówiłam ci, że jak zjem jedną, to umrę. Jezus Maria. Może bym widziała, że umrę. Raczej... Może podejrzewam, że jak zjadłam, to ja sobie naprawdę byś umarła. Vlogów, no. Słuchajcie, w ogóle zaczynam wczoraj, bo wczoraj była akumulacja. Tam są szczury. Nie ma nic za ten, nie? Tam są szczury. Śpią. No, całą noc harcują, to śpią. Nie, pysą, nie. Ale grzeczne było dzisiaj. Nie, no. Nie wiem, ja to kurwa tak padam. Jestem sobie w ogóle pipśnięte. Uj. Kładziemy się spać w okolicach pierwszej. Zazwyczaj oglądamy jeszcze jakieś pierdoły. Chcesz, daj się moment. Dobra, że jestem sorry, musiałam się napić. Jak ty to możesz jeść? Nie wiem, ja nie lubię słodkich rzeczy, ale to mi fikuj smakuje. Znowu brzydko mówisz. Bardzo mi smakuje, w sensie. No krzycz głośniej, obudź Omega. Mieszkanie z młotką to jest level hard. Piecę nie, ja nawet się jeszcze nie zdążyłam przebrać. No, ogólnie słuchajcie. Młotka odwala dziwne rzeczy, odkąd tu jestem. W sensie tańcuje mi w samych majtasach, w dziwnych pozycjach przy komputerze. Like it. Ogólnie wczoraj śpiewała, tańczyła. Stwierdziłam, że koniecznie muszę... Lekka Bożyn Madonny. Tak. I w ogóle inne jakieś takie tłuste bity, które z mojego Spotify'a lecą. Powiem wam, że jak ją znam naprawdę te 4 lata, ponad, to jeszcze jej takiej nie widziałam, tak kuwa siedziałam, tak mówię, what? Ale nie, ale pozytywnie, nie? Żeby nie było. No. O, szczur się obudził. Ja wiem, że wysłyszycie wiatrak, never mind. Wiem, że ten vlog będzie chaotyczny, never mind, już się przegrzałam. Już mi kuwa mózg zjarało. No, w każdym razie, słuchajcie, wczorajszy wieczór był po prostu tak... Cały wyjazd do Warszawy był wart po prostu tego wieczoru. Bo wzięliśmy się w końcu z młotką za przeglądanie rzeczy, ich pakowanie, wyrzucanie, segregowanie i tak dalej. Oprócz tego, że dobrze, że wzięłam markera, bo sporo rzeczy trzeba było zamazywać. To znam wszystkie zdrowotne badania młotki z ostatnich 10 lat, więc mogę być pewna, co ma, czego nie ma. I wszystkie rachunki, jakie zapłaciłam. Tak, mogłam ją podliczyć, sprawdzić, później wiecie, skontaktować się ze skarbówką, to poogarniać i tak dalej. Słuchajcie, ogólnie były jaja, natomiast przeglądałyśmy też zdjęcia. Paspycz miał okazję zobaczyć młodą młotkę, taką bardzo młodą młotkę, bo taką jest, tak, wiecie, 19 lat, to gdzieś tam... Ale ona w ogóle, ona kurwa ma... Chyba to zdjęcie z biletu. Ile tam masz? Z 21? 21 na tym zdjęciu. No, a wygląda na 15, nie? Także pozdro 600. Chociaż ja mam cały czas 16. Tak, i znowu będzie rozkmina pod... Nie, młotka, kurwa, trzasnę cię za to, nie? Jest starsza ode mnie i tyle. To prawda. Zawsze jej to lubię wypominać, nie? Wiecie, wsiadamy do windy, starsi przod. Czegoś nie pamięta, to mówię, no w tym wieku. Ale ja się z młodszymi nie spotykam, więc wiecie, no musiała być starsza. W sumie jakbyś miała 16 lat, to było takie ciepło dziwnie. Pieseł, kurwa, czasnę cię zaraz. Przechodząc do... Ja pierdolę, nie, masakra. Masakra te vlogi z Warszawy, bo one kurwa nigdy nie będą krótkie. Tak, wracając do sedna sprawy. Przeglądałyśmy te zdjęcia. I wpadło mi parę takich kurwa zdjęć młotki w ręce, że po prostu wiecie, tu pakujemy, 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 to zdjęcie idzie do mnie, pakujemy, 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 to zdjęcie idzie do mnie. No także ja sobie wyjeżdżam, sobie kurwa całą ścianę wytapetuję zdjęciami młotki w długich włosach. Pokażę, że chcę pierdolni. No, a żebyś sobie wiedział, że chcę pierdolne, że chcę kurwa świeczuszki postawię i ci wyślę zdjęcie. I różaniec. Obawiam się, że byłoby mi ciężko go znaleźć. No, w każdym razie właśnie ten, mam suweniry takie, że ja pierdolę.
Tak, no natomiast słuchajcie, wzięliśmy się do roboty, siedzimy kurwa w pudło, mamy potąd załadowane wszystko, przerzucamy, to wyrzucamy, tu kurwa segregujemy, śmoje boje, kurwa chuje muje dzikie węże. Wszyscy do mnie zaczęli pisać, po prostu kurwa wszyscy. I z pierdołami, i z ważnymi sprawami, kurwa wszyscy, Skype, Twitter, kurwa Facebook, każdy po prostu, a jeszcze Balin na Messengerze, tfu na WhatsAppie, ty kurwa zaraz coś rozwalę, nie? Siedzimy, siedzimy na gemocy też, Skype, kurwa, gadu, wszystko. I z pracy, 21. Także no po prostu była jakaś masakra. No, ale w ogóle położyłyśmy się właśnie spać tam po obejrzałyśmy odcinek, który nam ktoś podesłał z Łowców Duchów, gdzie byli kurwa w Polsce. I mówili po angielsku. Tak. I mieli ducha, który chciał się napić wódki, dali mu wody, to się wkurzyli, że im tylko obraca słomką i stwierdzili, że to lód się rozpuszcza i słomka się w szklance kręci. Pozdro 600, nie? Nie oglądajcie tego odcinka, bo jest totalnie gówniany. Ale ty nie rozumiesz, bo to była ciepła woda, zimny lód, zrobił się wir i się słomka kręciła. No, nie, no oczywiście, no. Bo zawsze się wir robi w takich sytuacjach. W ogóle się śmiałyśmy, bo tam był jakiś duch, jakiejś właśnie Barbary czy kogoś tam. Miałam na drugie Barbara. No jeszcze się śmiałyśmy, że właśnie ta kurwa tam powinni dać wodę. Ja mówię, no to ja straszę w tym zamku, wody mi dajcie, kurwa Barbara. Co oni ode mnie chcą jeszcze, słuchajcie, biorę butelkę wody, a oni chcą, że nie pij, czy co, a i ta laska, co tam była, wiecie, zaczęła pić tą wodę przez tą słomkę, która była nawiedzona, nie? On, że nie pij tej wody, nie? Ja tak mówię, kurwa, daj mi się napić. Monitoring po prostu młotki cały czas, nawet Łowcy Duchów już nas kurwa śledzą, obserwują i w ogóle. No, natomiast słuchajcie, zaczęłyśmy oglądać ten film o tym krześle. W ogóle było ciężko go znaleźć, bo były dwa różne, w ogóle Młotka oczywiście, Młotka i tytuły filmów. Takiego filmu, jak ona chciała, to nie było. Bo jakieś krzesło diabła i zwykłe chyba krzesło. Tak, musiałabym wstać, zobaczyć u siebie na kompie, które chciałam obejrzeć. No, ale że Młotki komp już był wyłączony. Więc mówimy, no dobra, no ten teoretycznie chyba to powinno być to krzesło diabła, ale że się nie zapowiadało za ciekawie z trailera, no to bierzemy to drugie krzesło, bo miało być bardziej psychologiczne. I po którym minucie? 23 to wyłączyłyśmy? Znaczy 23 minuta filmu oczywiście. 23 minuta filmu, ja powiedziałam, dobra kina, pierdolimy to, idziemy spać, bo ja nie mogę po prostu tego gówna oglądać. A ja wiecie, leżę sobie kurwa, patrzę sobie przez okno Młotka, co ona zrobiła? Tak, no no, bo wiesz, ten, no... Nic kurwa z tego filmu nie wiedziałam, nie, po prostu taki gniot, że ja pierdolę. Wiesz co, ja oglądałam ten film cały czas i też z niego nic nie wiedziałam. Najlepsza gra aktorska to tam była kota w jednym ujęciu. Tak. Lepsza niż wszystkich aktorów, których widziałyśmy do tej 23 minuty, także po prostu jakiś kurwa żal. No i co, no i zaczęłam się leżeć. Ale ty jest Patronus. No. Nie, nie. Słuchajcie, laska śpi w łóżku, kręci się w tym łóżku, kręci się. Oczywiście postanowiła sobie nagrać na kamerę, jak śpi, bo każdy przecież ogląda, jak śpi. I w pewnym momencie koło niej taki czarny opok zaczął się unosić. No i ogólnie dym ją ruchnął. Pierdomus ją ruchnął. Pierdomus. Ale to jakiś taki musiał być przekokszony, że tak na czarno od razu. Czyli te patronusy zazwyczaj białe były. A widzisz, wszystko co czarne to gwałci. Będziesz to kurwa wycinać, nie? Nie będę tego wycinać. Będziesz to kurwa wycinać. Nie, ja z nim po prostu dzisiaj nie wyrobię, nie? No. W każdym razie położyłyśmy się, no i zaczęliśmy sobie gadać i kurwa gadki, szmatki. W ogóle tematy lat młodości. Bo jesteśmy takie stare. No, no. Nie, ogólnie wspominki ze szkoły średniej w ogóle. No, i tak sobie leżałyśmy i poszłyśmy spać po trzeciej. W sumie to chyba zasnęłam gdzieś dopiero kurwa koło czwartej. Ja też się tutaj kręciłam. No, także ten, no. A ja się obudziłam o 8. Nie wiem dlaczego Młotki się codziennie budzą o 8. Bo mam duchy. Złe dwie prądy. Puściłaś mi patronusa, że się obudziłam. Tak. No, także ja się budzę, później sobie leżę, dzisiaj z młodą sobie pisałam rano. Snapowałam ludziom absurda i ten. W sensie moim ziomeczkom ze Snapa. Snapa mam prywatnego, nie mam, dla widzów nie podaję. Tak a propos. No. Ja miałam kiedyś dla widzów, ale mój telefon spłonął od tego, więc już nie mam. Też kiedyś miałam dla widzów, ale szybko się z tego wycofałam. No, w każdym razie, słuchajcie, dzisiaj wstałyśmy, no to oczywiście co? Młotka poszła siku, to ja w tym czasie zdążyłam wyjść z psem. No i miałyśmy jechać na zakupy, ale Młotka ma pracę. Więc
Mówię, dobra, no to jadę sama. Super arcyważną kurtę. Którą kochasz, uwielbiasz i jest dobra. Z lukiem na czele. No, w każdym razie, młotka, słuchajcie, ona jest kurwa mistrzynią. Jestem w tej Warszawie, nie wiem, który jest piąty czy szósty raz u ciebie. Mhm. Młotka do mnie. No to jak będziesz jechać do galerii, to nie z tego przystanku tutaj ten. Ja mówię, no kurwa, no chyba wiem, z którego przystanku się jedzie do galerii. Zwłaszcza, że za każdym razem, jak jestem w Wawie, jadę do galerii. Ja to jestem w stanie wiedzieć, kurwa, po nocy z buta dojść do tej galerii, ale ta do mnie, czy wiem, z którego przystanku. No może nie wiesz, no. No. Nie pamiętasz. Ale... Poczekajcie, aż historia poleci sobie dalej. Więc co? Więc oczywiście poszłam, wsiadłam sobie w busa, pojechałam sobie, wysiadłam gdzie trzeba. Oczywiście weszłam sobie do galerii. Jeszcze w międzyczasie po drodze były jakieś kurwa spryskiwacze wody. Wszyscy jak kurwa równo przechodziliśmy, on się tak nagle zaczął kurwa kręcić i nas wszystkich tak kurwa ładnie chlapnął wodą. Ale całkiem spoko, bo jest tak cholernie gorąco, że masakra. No, no i wlazłam do tej galerii, poszłam do Carrefoura, kupiłam to, co miałam kupić. Co miałam kupić, wam zaraz powiem. No i tak w sumie łażę. Młotko oczywiście, no weź mój portfel, coś tam, kurwa, po coś mam swój, żeby nie brać jej, nie? Jakbym nie miała swojego, to bym sobie może wzięła, ale mam swój ładniejszy, jej mi niepotrzebny. No, więc ja tak sobie łażę. Oczywiście młotka, że mi właśnie te bułki kupiła po drodze. Jeszcze oczywiście młotka tak, no weź mi dużą z czarnym nadzieniem. Kurwa, no przecież tam nie podejdę i nie poproszę bułki z czarnym nadzieniem. Oj tam. Więc poszłam, mówię, dobra, to jeszcze zadzwonię, jaką mamy Gorowi wziąć. Jako, że te bułki są z cynamonem, więc ja właśnie totalnie nie, będę mnie tam nie jarało. No i oczywiście co? Duża czarna jest tylko jedna, trzeba poczekać 9 minut, nie? Albo wziąć dwie małe, ten, zamiast jednej dużej. No dobra, no to jako, że młotka... Słuchajcie, dzwonię do niej, żeby się zapytać o te bułki dla Omega, a ona do mnie, kup mi prezent! Zaznaczyła, że w bocianie. I słuchajcie, byłam tutaj miesiąc temu, jechałyśmy razem do galerii, więc wiem, z którego przystanku. To się zapytała, ale było... Pamiętasz, gdzie byliśmy z pandą w zeszłym roku na ten? Na zakupach. Nie, kurwa, z zeszłego miesiąca nie wiem, gdzie tu jest przystanek, ale gdzie byłam z pandą w październiku, bo byłam tutaj w październiku, na zakupach, to ten. To już mam pamiętać. Ale pamiętałam, bo ja mam świetną orientację w terenie i naprawdę takie rzeczy ogarniam, więc poszłam. Kurwa, no słuchajcie, pasmanteria. Ja ledwo potrafię, kurwa, przyszyć guzik. Naprawdę. Młotka, bo się pytaliście odnośnie, bo wczoraj było zdjęcie z absurdem i bo młotka ma maszynę, czy młotka szyje. Jak ktoś kojarzy zdjęcia moje w czapce pandy, to ta czapka jest właśnie dzieła młotki i jak będziemy ją pakować i znajdziemy czapkę kina, to też dostaniecie zdjęcie. Młotka zajebiście szyje. No ale no kurwa, no co... No wchodzę to zarąpię, do... że ma się gdzie z tym rozłożyć, no. Tutaj w pokoju, bo nawet nie mam ci materiału skroić. To fakt. Ale ogólnie, wiecie, no przejaja, kurwa, kina w pasmanterii wchodzę i co ja mam jej, kurwa, kupić? Skarby, daj mi ten prezent, ten. Chyba jest w torbie. Tak, powinien być. Tak w ogóle właśnie sobie uzmysłowiłam, że mógł być słychać tego obcina paznokcie, nie? Nie wiem. Tak w ogóle to obcinam paznokcie, przepraszam. No. W każdym razie stwierdziłam, że no cóż ja mogę innego kupić mojej żonie, jak nie tasiemkę, która jest nie dość, że w majtkowy różowy, to jest jeszcze w groch. Także stwierdziłam, że to będzie idealny prezent. W ogóle cenę muszę z tego się zaraz pozbędę. No i słuchajcie, tak mówię, mam tam 9 minut. W sumie to kupiłam jej tą rzecz w Carrefourze, którą jej miałam kupić. W sumie to mogłabym jej zrobić taki prezent na nowe mieszkanie. No, jak już się przeprowadza, to jej zrobię prezent. No i słuchajcie, wchodzę do Empiku poszukać torby na ten. Ja się w ogóle dopiero wczoraj dowiedziałam, że moja żona miała pierdolca na jednym takim dość konkretnym punkcie. Że też ma pierdolca na punkcie kóz, to wiedziałam. Ona uwielbia kozy. Natomiast wczoraj się dowiedziałam, że ma pierdolca również na punkcie krówek. Krówki są zajebiste. Trochę się ich boję, zresztą tak jak kóz. Świetnie smakują. To prawda. Ale słuchajcie, wchodzę, łażę po tym Empiku, szukam tych toreb, szukam, znalazłam. Patrzę i mówię, kurwa, torba ideał. Po prostu torba ideał. Bo jest różowa, totalnie różowa, pasuje do w ogóle do wszystkiego, bez różowa w ten. I ma krowę, której się ruszał łeb, którego wam w sensie nie ten. Czy wiecie, łeb w sensie odstaje sobie, nie?
Także no, czy może być lepsza torba na prezent dla żony? Żono, chcesz się pochwalić, jaki ci prezent kupiłam? Na taka muzyka z kosmicznej Odysei lecieć. Możesz dorzucić i tak ty to będziesz montować. Słuchajcie, oczywiście kochanej żonie, nie? Uwaga, łazienko. Taka sugestia, że muszę tu kawał rzucić. Nie, bo ja to oczywiście jestem ta lżejsza. No, także myślę, że nie ma lepszego prezentu na nową drogę życia jak waga łazienkowa. Dodatkowo, słuchajcie, bateria jest załączona. Szkoda, że jest kurwa low. Tak, pana. No i będę musiała kupić, jak będę jechała na spotkania. No słuchajcie, no to ogarnąłem ten Empik, czyli Carrefour, Empik, tą pasmanterię. Idę po te bułki, kupiłam te bułki. Idę na przystanek i ja, nie wiem, ja jak jadę z młotką, to czekam na przystanku 10 minut. Jadę sama, miałam 3 minuty z autobus. Po prostu zawsze. Bo ja rozsiewam wokół siebie aurę antyautobusową. Dokładnie. Chociaż to kurwa na komary nie działa. Słuchajcie, siedziałyśmy wczoraj sobie po nocy na ławce i ją non stop coś żarło, mnie nic. A bo widzisz, bo jarała mi ten aura. Aaa, bo ty papieroka paliłaś. Ja pociągnęłam raz i stwierdziłam, że nie. I bardzo dobrze. W ogóle ona mi kurwa papierosy będzie podbierać, no chyba ją popitoliła. Macha se strzeliłam. No. Nie. Dobrze, że nie wystąpiłam całego, bo chyba umarła tam. No, jest na to szansa. A sorry, ale nie chciałam cię tachać z powrotem. Czego się winda zepsuła na przykład, czy coś to już kurwa w ogóle. Ale nie ma zostawiła. To jak niepaląca młotka, daj papierosa, nie? No. Ale tak jest zawsze, jak nie jestem z fajkami. Zawsze jak nie palę, to ona coś tam co musi kurwa machnąć, bo to jest, wiecie, jak takie małe dziecko. Daj. Dupa, że mi nie smakuje, dupa, że potępiam, daj. No. No, to jest po prostu nie standard. Ale słuchajcie, wracam. Kurwa, była taka masakra. Dwa pasy do skrętu w lewo i roboty drogowe. I wszystko teoretycznie byłoby spoko, gdyby nie fakt, że samochód od robót drogowych stał na drugiej części pasa. Znaczy, stał ogólnie na rozjeździe, kiedy się robiły dwa pasy. I te światła są tak skonstruowane, że działają na czujnik. A nikt, kurwa, kto skręca w lewo, nie mógł podjechać, żeby ten czujnik uruchomić. Staliśmy 15 minut. Aż w końcu wysiadł kierowca autobusu, wyszedł, pomachał. Nie, ale słuchajcie, nie, bo oczywiście awantura w autobusie, nie, bo ludzie, kurwa, nie mogą. Nie, chyba z 3 minuty staliśmy, już ktoś tam, kurwa, poleciał do kierowcy, bo to w ogóle była babka. Robić jej awanturę. Że ona ma, kurwa, jechać już teraz natychmiast, nieważne, że ma czerwone, nie. Ale ona tam zawołała jakiegoś robola. Opierdoliła go od góry do dołu. Powiedziała, że no kurwa czujnik nie działa, my tu stoimy kurwa 15 minut. Co oni se myślą, nie? No, no i ona tam to ogarnęła. Jeszcze gdzieś tam zadzwoniła do jakichś tam kurwa szefów i wiecie, im to zgłosiła. No bo tak ogólnie to chujnia z grzybnią, zwłaszcza, że dzisiaj będę jechać z tym autobusem i to właśnie w drugą stronę, w sensie tak jak wracałam. Więc byłoby fajnie, gdyby on nie był kurwa spóźniony 15 minut, bo... No. Bo kurwa światła, nie? No, także w ogóle, wiecie, ludzie w autobusie, awantura, wszyscy kurwa zniecierpliwieni. W ogóle, ja nie wiem, jadę do Warszawy, żyję w przeświadczeniu, że każdy tutaj żyje z korkami, które są w tym mieście, a nagle kurwa każdemu się gdzieś śpieszy, nie? No i oczywiście też bilet 20 minut, więc byłoby fajnie, gdybyśmy zdążyli, chociaż nie wiem, czy się wyrobiłam, czy nie. Ale mało mnie to interesuje. Spokoj, jakby cię kanary złapały, to byś ci dowaliły karę. Za to, że stoisz w korku w autobusie. By kurwa wyleciały z tego autobusu szybciej niż tam kurwa wsiadły, nie? Było tylko takie kurwa, wiesz, fuzro dach i chuj. Fuzro wypierdalaj na dach i nara, nie? No jeszcze słuchajcie, kurwa, wysiadłam, podchodzę kurwa pod światła, żeby przejść już tu do młotki. Jakiś kurwa dziadek szedł, tak się kurwa zataczał, że prawie mnie wepchnął pod samochód. No kurwa, tyle jechałam w tym takim kurwa totalnie gotującym się autobusie. Tam, tu prezent, tu te bułki, żeby to kurwa dowieść w całości jakoś w miarę, nie? Jeszcze sobie kurwa wepchnie 5 kurwa minut od tego, od mieszkania młotki kurwa pod samochód. No, myślałam, że go kurwa zaraz złapię za habety i sama go tam wpierdolę. Na to skrzyżowanie, gin! No i przyszła młotka, odpakowała prezent, low bateria. A najlepsze w tym wszystkim było to, że jak Kina przyniosła prezent, jest bateria w środku. Tak, tak, jest, sprawdziliśmy. Nawet w Carrefourze mi powiedzieli, że jest kurde bateria w środku i że super wszystko będzie działać. Proszę bardzo.
nie mogłam odpalić tej pierdzielonej wagi, więc zaczęłam grzebać przy tej baterii, no i było to zabezpieczone, więc tak naprawdę ktoś, jakaś pała musiała po prostu podmienić baterię ze środka. Z zabezpieczonego pudełka, więc albo oni kurwa tak to pakują, nie? Masz baterię, ale sorry, wyczerpana, nie? No po prostu także, ręce. A to są takie baterie, że no nie kupisz ich w pierwszym lepszym sklepie. To może by mieli w kiosku, chociaż wątpię. Ale ten kiosek tutaj masz zamknięty, nie wiem czy masz już gdzieś dalej. Really? No przecież on jest otwarty, zamknięty od poniedziałku. A bo w sumie ty wychodzisz teraz tylko wieczorami. Nie pierdzielam. Kina z mudżynkiem. Minetki to bym nie podejrzewała o baterię. No. I tam w sumie fresh chyba nie też takie niekonieczne. Chociaż może. Ale taka bateria we fresh, no strzelaj we mnie tymi paznokciami, kurwa. Może wycelujesz ty. O tak, paznokcie, aktywacja. Nie, nie, jest masakra. Ten vlog znowu jest 20 minut. Ja jebie. Spoko, no, mam już patent na renderowanie. Tak. Warunkiem, że komp mi się nie wyłączy, nie? Wczoraj się wyłączył na 7, na 80, no ile tam było? 70 parę, prawda? No. Jakiego rage'a złapałam? Chociaż nie wiem, czego rage'a złapałam, jak mi o... W środku nocy napisali błąd jakiś tam, kurde, który nie był błędem, musiałam to sprawdzić. W ogóle ja gram w konia. W sensie musiałam zainstalować na... Oczywiście, nie, wiecie, jestem dobrą żoną, tak? Jestem dobrą żoną. Jak ona mi coś mówi, że jest do zrobienia, to jej tam po jakimś czasie przypominam, że coś tam trzeba zrobić. Tak jak mi powiedziała, że musi wbić repę w koniach, to jej przypomniałam, że trzeba wbić repę w koniach. I w ogóle, kurde, update do koni dzisiaj jest. Będziesz znowu wbijała repę. Wiesz co, Motka, weź tak to okno trochę, kurwa, szerzej wyskakuje, nie? Musiałabym to dużo otworzyć. Kurwa, nie wiem, czy by nie było bezpiecznie, żebym skakała razem z tym oknem. Jak je otworzysz i ci kurwa jebnie, to jeszcze ciebie zabija. W sumie racja. A tak to sobie wyskoczę razem z. Ale jak tu żyć i po co żyć bez murzyna do koni? No i kurwa, wiecie, ja tutaj patatajam. Mówię, dobrze, to ja grzecznie tutaj w te konie, kurwa, napierdalam tym poniaczem, kurwa. Klikam tylko to W, jeszcze oczywiście co? Kina i konie, nie? Mówię, a, idę, miała ładnie ubraną postać, więc mówię, co kurwa, wakacyjny lugi jej trzeba zrobić, kurwa, najbardziej przy połowę wszystko, co miała, nie? Jadę, kurwa, na tej habecie, a ta habeta głodna, niedoczyszczona, niedopita, jestem w połowie questa, motka, mówię, to jedziem do stajni, mówię, no, kurwa, będę pół mapy popierdalać do stajni, żeby się koniu garnął, w dupie, najwyżej zdechnie, nie? Słuchajcie, jadę, kurwa, to pięć... To tam telefonem się można przynieść, nie? No, a później będę zapierdalać 5 minut z powrotem, nie? No, różowym autobusem. No. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jest różowy autobus. Nie, słuchajcie, ogólnie zapierdalam, jadę tam pod górkę, jadę. Dostałam questa, że trzeba znaleźć jakiś sierp na plaży, nie? Jadę. Kurwa, no same góry, jak ja mam tam kurwa wjechać? No ale dobra, jadę. Zablokowałam się na kamieniu, nie? I kurwa jeb, komura do stajni, znowu kurwa 5 minut jechać na miejsce questa, a na co Motka, co, dojechałam, mówię, Motka, jak ja tam mam jechać? A cofnij się do stajni i wsiąść do takiego różowego powozu. Nie, słuchajcie, ja tak mnie kurwica bierze przy tej grze. No i jeżdżę tym, kurwa, szukam tego sierpa po tej plaży, nie? Kurwa, topiłam się tym koniem co 3 sekundy, gdzieś spadałam z jakichś skał, się zabijałam. Najechała jakaś dziewczynka, kurwa, wiecie, by mogła sobie jechać za tym dzieckiem, to dziecko by to pewnie szybciej ogarnęło niż ja, nie? Ale nic, kurwa, patatajam, szukam sierpa. No myślałam, że tam kurwa kitę odwalę, nie? Jeszcze jedź, kurwa, łapaj konie, ogarnij marchewki, strasz, kurwa, szkodniki od tyłu wuwuzelom. Nie, kurwa, jeździ, robi zdjęcia. Poczuliście co? Słuchajcie, robiłam questa ze zrobieniem zdjęć. Motka do mnie, cofnij się do stajni i jedź tam, kurwa, jeszcze raz, żeby tam przez jakiś most, bo tam się okazało, że tam trzeba przez jakiś most przejechać, nie? Nie to, że byłam 2 minuty od tego, to nie, to musiałam, kurwa, do stajni, później się przejechać, później jeszcze dojść. Po prostu kocham ją strasznie. Ale kurwa, nie chcę grać w konie. A dzisiaj mnie nie będzie, więc będę się musiała wbijać sama. Konia super gra. No. Konia super ekstra. A, młotka, się pytali, jak wbiłaś 17 level, bo grają rogi mają 13. Bardzo duża część questów odblokowywuje się w momencie, kiedy ma się wbitą reputację. I te questy, które się odblokowują reputację są, znaczy za reputację są trochę przebagowane, bo teoretycznie jest tam coś takiego, że jeżeli są questy do odblokowania reputacją, to one się kręcą w takim żółtym serduszku.
Tak, kręcą się w żółtym serduszku. Problem polega na tym, że nie wszystkie questy, które można odblokować z reputacją, kręcą się w tym żółtym serduszku. Więc jak ktoś nie robi reputacji, to nie dostaje questów i się dziwi, czemu ich nie ma. Więc musicie po prostu porobić reputację. Przy okazji warto robić te wszystkie questy dodatkowe, które są robione z aktualizacjami. Wiem, skarbie, dojadę do domu, jebniemy ci to na współdzieleniu i kurwa, będziemy robić poradnik, jak skillować w Star Stable. Dokładnie, bo tam jest coś takiego, że są co tydzień dodawane nowe questy, które po tygodniu znikają. One czasami dają po 100 expa, po 200 expa, więc to się przydaje, wbrew pozorom, warto to robić i kolekcjonować. Tak. Myślałam, że po prostu powiesz, że róbcie questy dla reputacji. Ale nie, cieszę się, że mi to wyjaśniłaś. Kurwa mat. No. Także drogie dzieci, już wiecie, co robić. W ogóle Botka wczoraj stwierdziła, że jest chyba jedyną osobą, którą tak relaksuje, bo tak kurwiłam, jak tam jeździłam. Że w ogóle moją ulubioną rzeczą w tej grze jest to, że kurwa postać jeździ, to robi tak. No bo to są ten tam postacie. Aj kurwa, jeździłam wczoraj z 2 godziny i cały tak. No to jest pogo postać. A kurwa, narobiłam. No, także ja po prostu już kurwa wczoraj nie mogłam. Tak kurwi, bo praca, ja kurwie, bo konie. Ogólnie pozytywna atmosfera. Wczoraj tak, atmosfera była trochę napięta. Ale to przez to, że pewnie mamy tutaj pole elektromagnetyczne. Które nam robią zmiany w mózgu. Się śmiali, że nasze kurwa letnie wiatry namiętności tu kurwa krążą. Nie, ale właśnie... Rozładowując pudła, miałyśmy okazję sobie ten wieczór kurwa naprawić. Ale no po prostu była masakra i było źle. Ja dostałam kodzik do słonika, do badasa słonika. Także jak wrócę do Czewy, to bardzo możliwe, że coś się z tego pojawi. Bo obawiam się, że w sumie, nie wiem, zazwyczaj coś tam streamowałyśmy, ale mam po pierwsze trochę do roboty, a nie ukrywam, że też się cieszę, że się mogę oderwać od nagrywania, streamowania i się skupić na młotce, która mi tutaj świeci ładnie. Czym ci świecę? No czym mi świecisz? A, kino ci świecę. No. Hashtag najlepiej. Robię kino kinie. Lubię to. Lubię to. Like it. No także coś, chyba kończymy. Chyba w ogóle tak. Pies śpi tak, że ma kurwa nosem dotkniętą moją butelkę z wodą. O, czekaj, w pracy napisali, że mnie kurwa mi rzucać, możesz to nagrać. Nie. Nie, słuchajcie, stwierdziłam, że już w ogóle nie wiem, warszawiaty są zazwyczaj kojarzeni z takimi busami w ogóle, bucami i ten, a tutaj wszyscy kurwa ładnie, dzień dobry. Ja z młotki sąsiadami nic normalnie gadam, teraz kurwa wsiadałam do windy. Bo psa lubią. Akurat bez psa byłam. Nie, wchodzę do bloku, leci babka, ledwie niesie tam zgrzewkę wody, coś tam. Bo no, kurwa, nie zbawi mnie te 3 sekundy, jak postoję dłużej, te drzwi przetrzymam. Cieć ty. Pozdrawiam ciocia serdecznie. Dzisiaj tam kurwa coś tam robił przed blokiem, jak wychodziłam rano z psem. No i słuchajcie, wchodzi ta babka, no i się z nią w windzie pogadałam chwilę na spokojnie, na luzaku, nie? Jakieś tam, wiecie, śmoje boje, zawsze sobie pogadać można. Wchodzę rano z psem, wchodzi pan kurier. Przy okazji go też wpuściłam, nie? Jechał jak na piętro wyżej. To też lubi psa. I kojarzy. A w sumie nie zwróciłam uwagi, z czego jest. W każdym bądź razie, jeszcze mu oczywiście nacisnąłem sobie złe piętro, bo tak... Znaczy, brzydki strasznie ten kurier, ale że był miły, to po prostu zamiast z tego piętra, w którym mieszka młotka, nacisnąłem sobie 2 piętra wyżej na to, które pan jechał. Więc w sumie wyszło w sumie na to, że on wsiadając później do windy, ale ja będę wysiadać wcześniej, no to ładnie wysiadł, podtrzymał mi drzwi, życzył mi miłego dnia i w ogóle ludzie są tu zadziwiająco mili. Prawda? No. Już tak... Nie wiem, ja zazwyczaj o warszawiakach nie mam najlepszego zdania. Przepraszam wszystkich warszawiaków, którzy są normalni. Ale chociażby kurwa pan, który jechał taksówką i później dał swój prywatny numer. Na zasadzie call me baby. Kurwa skręcał bez migacza, nie? Po prostu mówię, no zaraz kurwa się przesiądę tam do przodu. Stary, wypierdalaj mi na tylnie siedzenie, ja ci kurwa pokażę, jak się jeździ, nie? A nie będziesz kurwa burakiem warszawskim, bez kurwa kierunkowskazu se kurwa skręcasz lewo, prawo, chuj ci w... No, w kierunkowskaz. No, także to na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, po... Kurwa, nie ta ręka. Pozdrawiam was, kino ze mną była Mocia. Byłam. Trzymajcie się. Cześć! Pa.